kluczowy mecz, ten trzeci w Nowym Jorku? Tak, myślę, że on zauważył. Tutaj jeszcze czułyśmy presję, że byliśmy jedną nogą w drugiej lidze, więc musiałyśmy walczyć. Nowy dwór teraz troszkę już odpuścił w końcówkach, ale udało się. Dzisiaj takie mam wrażenie, że wszystko wam, a w szczególności tobie wychodziło na ulicy. Grałyśmy jako zespół i wszystkie pokazały, że są najlepsze. Tak, no. W tych meczach dużo nam pokazałyśmy charakter i bardzo się cieszę, że udało się w tak ciężkim sezonie po prostu skończyć tak, no, dla nas jest dobry wynik, bo byliśmy już jedną nogą w drugiej lidze i możemy dalej grać w pierwszej, więc jesteśmy lepsi i szczęśliwi. Trener mocno motywował? Tak, wierzył w nas do końca, my same też wierzyłyśmy, więc tylko się cieszyć teraz, że mocno padły, więc jest ok. Cóż, tak powiem, nie rzuca pan słów na wiatr, bo po drugim meczu no jeden mógł się załamać, a pan, jak pamiętam, w zespół wierzył. Padły takie słowa. Musiałem i byłem tego pewien, tak jak powiedziałem tydzień temu, to już było chyba dwa tygodnie temu, nieważne. Tam dwa pierwsze mecze przegraliśmy bardzo minimalnie. Tam decydowała jedna, dwie piłki w ważnych momentach kluczowych, które spowodowały, że my przegraliśmy dwa razy. I wierzyłem w dziewczyny. Wielka chwała dla nich i bardzo mi tym zaimponowały, że po tych dwóch porażkach nie spuściły głów, a wręcz przeciwnie, podniosły je do góry. Były jeszcze pewniejsze siebie i jeszcze mocniej wierzyłem w to, że możemy tą rywalizację odwrócić. No dzisiaj to już jest po prostu pełnia szczęścia. Można sobie głęboko odetchnąć. W tym sezonie było bardzo mało chwil, kiedy mogliśmy się cieszyć. No ale możemy się cieszyć w tym najważniejszym momencie, bo nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Wygraliśmy po raz pierwszy w sezonie dzisiaj 3-0 i możemy się cieszyć z utrzymania w lidze. Wielkie brawa dla dziewczyn. Trzeba było je mocno tak zmotywować? Powiem szczerze, że to one same bardzo chciały, tak jak powiedziałem. Wiedzieliśmy o co gramy, wiedzieliśmy, że każda porażka to już jest niestety druga liga dla nas. Wielki płacz i ogromny smutek. A Krosno moim zdaniem zasługuje na tą pierwszą ligę, bo wiele emocji dostarcza kibicom, które licznie gromadzą się na naszej hali, świetnie nas dopingują, więc myślę, że zasłużyliśmy na to. I wolą walki i chęciami wygraliśmy i utrzymaliśmy tę pierwszą ligę w Krośnie. Dzisiaj niesamowity mecz Kinga Stronias, ja jej nie widziałem takiego. Kinga Stronias, ogólnie te playouty, to jest zdecydowanie MVP playoutów. Wszyscy już Nowy Dwór praktycznie skakał jej trójblokiem, ona i tak sobie radziła. Czy atakowała z szóstej strefy, czy z czwartej, czy z pierwszej, to nie było dla niej żadnego znaczenia. Po prostu dziewczyna uwierzyła w siebie, ona ma ogromny potencjał. I bardzo się z tego cieszę, że te playouty nam wygrała, bo ona myślę, że była jedną z głównych, najważniejszych postaci naszej drużyny.